Cześć, witajcie. Cześć, cześć. Dzisiaj pojeździmy sobie po Komisji Europejskiej. Oj, Komisji, nie komisji, ogólnie po politykach. No. Trafiliśmy na takie coś, znaczy Adam trafił, jeden z serwisów podał, ale zaczęliśmy drążyć i to chyba faktycznie jest prawda. Komisja Europejska wymyśliła sobie, że szyfrowanie jest złe. Złe, bo nie można zajrzeć do naszej Nie można rozmowy. Zajrzeć, bo przez... Przestępcy mogą sobie ukrywać, myślę, zbrodnie mogą popełniać, a oni nie będą nic o tym wiedzieli. Komisja Europejska sobie wymyśliła, że zło wielkie to jest szyfrowanie end-to-end. To może tak pokrótce. Właśnie, co to jest? O co może chodzi, o tym zacznijmy. No bo to... No to jest dokładnie to, co jak się nazywa, czyli szyfrowanie od końca do końca. Czyli po prostu, że szyfrujemy, jak ja tobie wysyłam wiadomość, to ja ją szyfruję, ona sobie tam gdzieś idzie, a ty ją odszyfrowujesz po drodze, nie ma żadnych... Nikt inny w to nie zajrzy i to, co, o czym gadamy, jest naszą tajemnicą. Tak, i to boli strasznie służby polityków i paru Z jednej strony, tak, ludzi. Faktycznie pedofile mogą wykorzystywać coś takiego do komunikacji, prawda? Wszyscy inni przestępcy również. No, ale uczciwi ludzie też może niekoniecznie chcą się wszystkim dzielić nie. Z kim? No, ze służbami? Ale to nawet, Adam, no, kurde... To nawet w biznesie, no, prowadzimy rozmowy biznesowe... Poczekaj, Adam, firmami, poczekaj, no. Adam... Spokojnie, easy. Nie, SSL to jest szyfrowanie end-to-end. Rozumiesz teraz skalę problemu? No to przecież wszystko postawiam na głowie. Tak. Tego się chyba nie da zrobić. Hello. No tak jak to oni chcą zrobić, to się nie da. Znaczy nie wiemy do końca, jak oni to chcą zrobić. Tu właśnie jest problem taki, że nie do końca wiadomo, co dokładnie oni Natomiast chcą. SSL to jest typowy przykład szyfrowania end-to-end, czyli serwer banku na przykład szyfruje, a nasza przeglądarka rozszyfrowuje i na całej drodze jest to zaszyfrowane. Tak? Chcielibyście, żeby jakiś tam minister z... nie wiem... Jakiś tam minister zaglądał do tego, co pływa między wami a bankiem. Minister to między nami a bankiem to się zajrzy, bo no niby są strony tak, banku. Ale to nie o to chodzi. Ale właśnie, no nie o to chodzi, bo tu w tym momencie, wiesz, jest też pole do nadużyć spore. Znaczy, słuchaj, no SSL został wprowadzony w jakimś celu. Według mnie do przesady, bo SSL jest niejako wymuszany tam, gdzie jest zupełnie niepotrzebny. No, ale... Ale okej, dobra. On został wprowadzony po to, żeby zachować prywatność komunikacji. Między innymi, żeby nasze hasła nie zostały podsłuchane przez kogoś, kto nie powinien tego podsłuchać, bo powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli zrobimy furtkę, no to przez tą furtkę będzie mógł sobie zaglądać rząd i służby, ale równie ale dobrze pan hakier, tak? Bądźmy szczerzy, no służby też mogą mieć różne zamiary względem obywateli. Nie każde a państwo nie, to, jest demokratyczne. Nie, ale słuchaj, okej, dobra. A to Unia Europejska, więc w Unii Europejskiej jest praworządność i w ogóle, tak? Szczególnie nas. No jest przecież. Tak. No, co ci chodzi? A ja mam włosy. Ja prawie też. Albo... Te głąby z Komisji Europejskiej nie rozumieją, o co chodzi z tą całą szyfracją end-to-end. Tak, chyba i to jest bym bardzo to prawdopodobne. Obstawiał. Albo próbują robić jakieś coś. Bo słuchaj, ja ci przypomnę, że kiedyś dawno, dawno temu, jak SSL był. Żeby dostać SSL-a, to trzeba było wo i w ogóle. Amerykanie sobie wprowadzili coś takiego, że SSL-a mogłeś mieć, ale 40-bitowego, chyba że byłeś bankiem albo miałeś sklep internetowy, to wtedy ci łaskawie pozwalali na 64, a potem na 128-bitową. Bo sobie wymyślili, że 40-bitowy to oni są w stanie łamać tak w miarę w rozsądnym czasie. I ja jeszcze pamiętam, to są strasznie zamieszkłe czasy, jak uruchamialiśmy sprzedaż na stronach Angory, to musieliśmy pisać takie sążniste wyjaśnienia, dlaczego my potrzebujemy silnego szyfrowania. Mhm. Że my tu jest sklep, że e-commerce, że dane tam takie pierdoły, bo jakbyśmy tego nie napisali, to byśmy po prostu nie dostali certyfikatu. Ja się boję, że oni coś takiego chcą wprowadzić. Czyli po prostu jesteś bankiem, to ok, to możesz, a jesteś Adamem Łukowskim, to na drzewo, to, tak? No właśnie, no i kurczę, no. Tu jest trochę takie wylewanie dziecka z kąpielą, no bo tak jak mówię, walka z przestępczością jak najbardziej słuszna, natomiast tutaj no pytanie, czy celu święca środki? Kurczę, no nie jestem tu do końca przekonany. Nie, to będzie, wiesz, to będzie wielki konflikt, bo na przykład firmy IT, tutaj Google bardzo mocno przoduje,
zrobiły bardzo dużo, żeby wręcz wymusić ten SSL wszędzie, gdzie jest potrzebny i niepotrzebny. Zauważ, że w tym momencie Chrome, jak jest strona bez SSL-a, to żeryja, że strona jest niebezpieczna i w ogóle, i w ogóle. W związku z czym nawet jak sobie jest firma pod tytułem, kurde, Zenek Dekasz pierdzisze w duży, to ona musi mieć SSL-a, bo jak nie, to po prostu strona jest niebezpieczna, tak? Okay. Przegięcie trochę w drugą stronę, no ale powiedzmy, że no trochę mniej chyba uciążliwe i mniej niebezpieczne dla ludzi. Znaczy wiesz, dla mnie jako administratora to jest upierdliwe, że muszę do każdej dupnej strony te certyfikaty generować i chętnie bym się tego pozbył, ale ogólnie słuchaj, no wolę, żeby te certyfikaty były tam, gdzie są niepotrzebne, niż nie było ich tam, gdzie są potrzebne, tak? No właśnie. Bo teraz się okaże, że będę sobie postawię, nie wiem, bloga, tak? Ja wiem, że teraz to blog to tak kurczę. No dobra, no ale. No dobra, forum, cokolwiek innego, tak? Cokolwiek. Gdzie jest logowanie, gdzie ludzie zakładają konta i się logują. I co? I nie dostanę SSL-a, bo nie jestem bankiem, nie? Fajnie, nie wyobraźcie sobie dowolne, no nie wiem, wyobraźcie sobie Facebooka bez szyby. No i w tym momencie jakiś facet, kurde, ze skanerem Wi-Fi pod moim oknem, ponieważ teraz wszyscy po Wi-Fi latają po domach i tak dalej, to sobie będzie mógł moje, kurde, korespondencje, konta i wszystko sobie po prostu sema, tak? A jeżeli dodamy do tego, że ludzie mają w zwyczaju używanie tego samego hasła w 15 miejscach, no to jak pan hakier będzie znał moje hasło do Facebooka, to jest spora szansa, że będzie znał moje hasło. Szczególnie, że akurat Facebookiem mnóstwo ludzi się w wielu miejscach też loguje. A to inna sprawa. To tak, no z jednej strony jest to zarąbiście wygodne, nie ukrywam, sam czasem korzystam, natomiast z drugiej strony no jednak to jest takie właśnie. Więc teraz słuchaj, no tak naprawdę nie wiemy, co nam to ludzie wysmażą, natomiast po prostu słuchajcie, no parę razy udało się głupie pomysły Komisji Europejskiej zablokować i to tak oddolnie, bo jak wprowadzali te różne ustawy o prawie autorskim, no to wtedy się pojawiły protesty takie dosyć masowe i to w końcu sprawie web na jakiś czas okręcili, bo ona tam potem wróciła właśnie w trochę zmienionej postaci. No to będzie chyba wracała jak bumerang. Ale udało się to przyblokować, udało się to troszeczkę stępić i tak dalej. Także no słuchajcie, warto śledzić, bo podejrzewam, że dziennikarze mainstreamowi w telewizorze to wam o tym nie powiedzą, bo dziennikarze w ogóle nie będą rozumieli, o czym tu mają mówić, więc bezpiecznie w ogóle nie mówić. Ale właśnie zachęcamy, żebyście zgłębili temat i poszukali, poczytali również w zagranicznych serwisach na ten temat, bo też piszą. No bo szykuje się coś zabawnego dosyć. I tak jak Konrad zauważył, ja myślę, że ktoś tutaj czegoś chyba nie skumał i przesadzili po prostu. Wiesz co? Albo właśnie skumał bardzo dobrze, bo mówię ci, no jeżeli... Chyba by tak na bezczela nie jechali, chociaż kurczę w sumie. Ale dlaczego? No właśnie. Ale dlaczego, słuchaj? Przecież powiedzą, że jeżeli jesteś instytucją zaufania publicznego, to nie rusza. To się nie rusza, tylko będziesz musiał formularz wypełnić. Skończą się darmowe certyfikaty Let's Encrypt, trzeba będzie płacić za to. To będzie tak, że każdy obywatel w zasadzie jest z natury podejrzanym. Ale to każdy obywatel jest z natury podejrzany, no to wiesz, to tak a propos praworządności, co to u nas jej nie ma, a niby w Niemczech to jest, tak? No. Swoją drogą wyszedł jakiś tam artykuł, jak to dziennikarze w Niemczech starannie nie poruszają pewnych tematów, których mają nie poruszać. Jakoś tak się dzieje, że nie pisze. No ale akurat Niemcy tutaj czytamy, bo mam pod ręką ten artykuł, że akurat Niemcy są zdecydowanie przeciwni jakimkolwiek naruszeniom szyfrowania. Próbuję tu wyszukać, bo oczywiście nie mam tego w głowie, więc się muszę podeprzeć. A Polacy są jak najbardziej za tym, tak, żeby tu szpiegujmy sobie tam nasze. Tak, no kto najbardziej, no Węgry i Cypr na przykład popierają propozycję Komisji Europejskiej, takie wiodące demokracje europejskie. Rumunia trochę ostrożniej podchodzi. Także no, nie każdy tutaj nie ma jakby jedności, więc jest jeszcze szansa, że nic z tego nie wyjdzie, no bo jak Niemcy powiedzą, że nein, no to znaczy, będzie nein, nie? Nie, no ja po prostu zwracam uwagę, że ale pojawił się taki pomysł i to całkiem poważnie i nawet jeżeli ten temat zostanie mu łeb ukręcony, to on wróci, bo to wiecie, jak jest jakieś ciśnienie w Europie, żeby coś wprowadzić, to jak nie drzwiami, to oknem, nie? Jeżeli nie da się tego przepchnąć w taki sposób, to się przepycha w jakiś inny, często
Tak naprawdę to, co robi PiS w postaci wrzutek różnych dziwnych po nocy do ustawy o, no nie wiem, o kartoflach, wrzucają, kurde, jakieś takie inne rzeczy, to Komisja Europejska robi dokładnie to samo. I po prostu no, trzeba być czujnym, żeby nam nie zrobili dziwnego. Tak, bądźcie po prostu uważni, trzymajcie rękę na pulsie, bo tego wam mainstream nie powie. I przede wszystkim, słuchajcie, no... zaraz się pewnie podniosą głosy pod tytułem, że jak ktoś nie ma nic do ukrycia, to nie, tak, nie ma się czego bać. No jasne, tak, pewnie. No, tylko, że potem no, już mieliśmy przykłady, jak to byli ludzie ścigani za jakieś pierdoły, nie? No, poza tym zastanówcie się, bo słuchajcie, jeżeli nie macie nic do ukrycia, to wyślijcie tutaj w komentarzu pod naszym filmem swoje loginy i hasła na wszystkie swoje konta. Nie macie nic do ukrycia, nie? To chyba byście jednak niekoniecznie chcieli, żeby ktoś czytał waszą korespondencję, nie? Nie. Także słuchajcie, jak się pojawią jakieś nowe informacje, to na pewno nagramy uzupełnienie i wam o tym doniesiemy. Na razie sygnalizujemy, że coś się dzieje i to jest coś potencjalnie no, niepokojące. Że coś kombinują, także trzymajmy może wszyscy razem rękę na plusie, a jakbyście zauważyli coś, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, to piszcie komentarz. Obiecuję, że poruszymy ten temat w kolejnych odcinkach. No, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.